Cześć! Słuchacie podcastu Natalii Szymańczyk. Jeżeli podoba Wam się ten odcinek, proszę zaobserwujcie mnie, zostawcie swoją ocenę, dajcie jakiś znak od siebie. To ważne, bo dzięki temu uda mi się dotrzeć do innych odbiorców. Miłego słuchania. Moim dzisiejszym gościem jest Piotr Najsztub. Dziennikarz, publicysta, chociaż kucharz. Woli być nazywany Piotrem Najsztubem po prostu ze względu na swoją markę osobistą, to wiem. A zdecydowanie. Panie Piotrze, czy pan uważa się za lepszego dziennikarza, publicystę Piotra Najsztuba, tak jak pan lubi mówić, czy lepiej panu wychodzi gotowanie rosołów? Znaczy, rosół, powiem inaczej, ja tak zawsze mówiłem, jak ktoś mnie pyta, co ja umiem robić, to ja mówiłem, że tak naprawdę, i do tego jestem przekonany w 100%, ja umiem robić rosół. I rzeczywiście umiem go robić. Robię go już 40 lat, więc on ewoluował. Teraz już od paru lat zawsze taki sam robię. I to jest najlepszy rosół w Warszawie od lat. Natomiast jeśli chodzi o dziennikarstwo, ja miałem różne etapy, bo na początku w gazecie byłem po prostu reporterem politycznym. W gazecie był taki obyczaj, że się zmieniało działki, żeby nikt nie popadł w rutynę. Potem przez przypadek dosyć zostałem dziennikarzem śledczym i razem z Maćkiem Gorzelińskim napisaliśmy dwa pierwsze reportaże śledcze w Polsce. Dosyć zresztą głośne. Państwo Elektromis i korupcja w Policji Poznańskiej. Nawet debata parlamentarna obu izb się odbyła na temat tekstu Korupcja w Policji Poznańskiej. To też pokazuje, że myśmy w tych latach 90. mieli takie poczucie sprawczości jako dziennikarze. Mhm. Bo dzisiaj, niech pani zobaczy, kolejne afery dziennikarze ujawniają, nic się z tym nie dzieje, kompletnie. To było nie do pomyślenia w latach 90. Ja pamiętam, robiłem wywiad z wiceministrem zdrowia, który powiedział, że homoseksualizm to choroba i trzeba to leczyć. Mhm. Pamiętam. Ja opublikowałem ten wywiad i ten facet musiał się podać do dymisji następnego dnia. I się podał. Czuł pan wtedy satysfakcję? Nie. Uważałem, że taka osoba nie może być wiceministrem zdrowia. Satysfakcję, że po pana artykule wydarzyło się to, co się wydarzyło. To jest sprawczość, która chyba daje satysfakcję. Ja nie wiem, czy ja potrafię odczuwać satysfakcję. Chyba nie. No, uważałem, że tak powinno być i tak się stało. Wie pani, po korupcji w Policji Poznańskiej parę tygodni później jeden z negatywnych bohaterów tego tekstu, policjant z Wydziału Przestępstw Gospodarczych, popełnił samobójstwo. I arcybiskup niesławnej pamięci Pec, stając nad jego grobem, mówił podniesionym głosem, że hieny dziennikarskie, czyli ja z Maćkiem, zabiły tego policjanta. On oczywiście popełnił samobójstwo z zupełnie innych powodów. Był alkoholikiem. Właściwie nie miał już co szukać w policji. Był bardzo złym policjantem po prostu. I tak to zostało opisane w tym tekście. Czy czułem satysfakcję? Nie, no po prostu. To był mój zawód, czy jest nawet. Wykonywałem go. I oczywiście dziennikarz musi się liczyć z tym, że będą jakieś negatywne skutki wobec dla bohaterów jego tekstów, czy dla rodzin tych bohaterów. Mhm. Tym bardziej w dziennikarstwie śledczym, gdzie nie pisze się panegiryków, tylko się robi śledztwa, w wyniku których ujawnia się przestępstwa. O tym też będziemy rozmawiać. Więc w latach 90. tak. Potem właściwie zacząłem robić programy telewizyjne z Jackiem Żakowskim. Trochę odpuściłem już sobie dziennikarstwo pisane. Zostałem tylko przy wywiadach. No, zrobiliśmy talk show z Jackiem. Ja uważam, że to był najlepszy talk show polityczno-społeczny, jaki przez ostatnich 30 lat udało się zrobić. I potem się wyspecjalizowałem w wywiadach. Wiem, o tym też będziemy rozmawiać. Bo to jednak w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że już tak chyba 17 lat co piątek redaguję wywiad. I tak 50 tygodni, 50 piątków w roku. Mhm. I robiłem te wywiady. Po drodze byłem na naczelnym przekroju. Jak gdyby odbudowywałem kupiony przekrój z Krakowa. Robiłem z niego inne pismo. Z Elą i Bogdanem Rzechowskim, grafikami. To mnie jakoś pochłaniało i to
też zdobyłem dużo kompetencji dzięki temu, bo kiedy zostawałem naczelnym, przekroczyłem swoje kompetencje. Ale jakoś udało się... W jaki sposób pan przekracza? No nie miałem kompetencji naczelnego. Mhm. Miałem kompetencje dobrego dziennikarza, reportera. Nigdy nie zarządzałem zespołami, mhm. a tam był jednak 50-osobowy zespół. I to jeszcze zespół wybitnych publicystów i dziennikarzy. Naprawdę wybitnych. Oni zresztą są dzisiaj po różnych mediach rozsiani i każdy ma bardzo dobrą pozycję zawodową. I dobry skład. Tak, bardzo dobry skład. Był bardzo przyszłościowy. Więc robiłem te wywiady i muszę pani powiedzieć, że głównie polityczne. Jakieś 8 lat temu, 7, jakaś taka nadeszła przemiana w polityce. Polegająca na tym, że ja robiąc wywiady polityczne, robiłem je z ludźmi władzy. No bo po to się robi wywiady, żeby ludzie władzy spowiadali się i, lub odpowiadali na trudne pytania. Jak PiS doszedł do władzy, oni, wszyscy ich ludzie przestali rozmawiać nie swoimi dziennikarzami. Z czasem nawet nie z tymi, których opłacają reklamami spółek Skarbu Państwa i tak dalej. Więc trochę sens tego mojego działania znikł. I przestałem robić te wywiady. Bo tak naprawdę nie miałem z kim. Bo ile razy można maglować Schetynę, Budkę, dlaczego jesteście tacy słabi. No to nie o to chodzi. A jak nie może pani porozmawiać z ludźmi władzy, z ich akolitami czy ideologami, no to tego rodzaju dziennikarstwo traci sens. Pójdźmy trochę do przodu, bo do ubiegłego, nie, już nie do ubiegłego, we wrześniu jeszcze, do września, pracował pan jeszcze w redakcji TOK FM. Ta współpraca się skończyła. W tej chwili nie jest pan czynnym dziennikarzem. Robiąc jestem. Sobie przerwę? Czy... Nie jestem. Ja się przeniosłem z programem do Resetu Obywatelskiego. To jest taka inicjatywa właściwie wolontariacka. Ale dokładnie ten sam program robię i wierzę, że mam z toku swoich słuchaczy, teraz widzów, bo Reset jest też na wizji, jest wideo materiałem. Może jest ich wielokrotnie mniej, bo to jest małe medium, no ale mogę robić to, co cały czas robiłem w toku, bo 9 lat robiłem tę audycję. Ja uważałem, że robię audycję w dużej mierze edukacyjną, ponieważ słuchacze TOK-u i słuchacze moi, czyli z tej demokratycznej strony, oni nie wiedzą, co wypisują ci bracia Karnowscy, Dawid Wildstein, jak gwałtownie rośnie poziom pogardy i nienawiści po tamtej stronie. I to, co ja robię na początku programu, czyli bez komentarza, czytam coś, co nazywam strzałami prawdy rządowych oficerów prawdy. I robię to bez komentarza i zawsze są to teksty pełne pogardy i nienawiści wobec konkretnych osób. Więc to jest edukacja, bo ludzie, którzy są demokratami i mają wyżyk na tę władzę, nie wiedzą, jak dalece tamta strona jest już zagoniona w nienawiść. A to jest ważne, żeby to wiedzieć, bo to oni są de facto naszymi przeciwnikami. I ich trzeba będzie zwalczyć, ich nienawiść pokonać. Wspomniał pan, że to jest małe medium, a nie chciałby się przenieść pan do takiego medium, jak na przykład YouTube? Ale oni są w YouTubie. Ale stworzyć własnego programu, własnej tuby. Dzisiejsze czasy dają świetne możliwości ku temu, żeby stworzyć wokół siebie taką społeczność i właśnie taką tubę przekazu. A takie osoby są potrzebne. Nie mam takich potrzeb. Sławny już byłem. No właśnie, ale też pan zawsze pracował dla kogoś, u kogoś. Ja mam pana za taką indywidualność, wręcz człowieka dosyć osobnego. I jak taka osoba odnajduje się w pracy u kogoś, to jest zawsze jakaś podległość. Nie chciałby pan być na swoim? Nigdy jej nie czułem, niech mi pani wierzy. Nie mówię tutaj o otwieraniu własnej telewizji właśnie, czy własnego tytułu, ale tak jak mówiłam, dzisiejsze czasy już dają takie możliwości, żeby właśnie stworzyć wokół siebie. Nie, ja nigdy nie miałem takiego problemu, że ktoś na mnie coś wymusza, albo mi każe, albo sugeruje nawet.
w tych miejscach, gdzie pracowałem. Zawsze bohaterów wywiadów ja wybierałem. Ale słupki oglądalności. Zawsze jest się w jakiś sposób zależnym. W telewizji już dawno nie pracuję. Jak robiliśmy talk show, to... Wyczerpanie się formatu i takie różne. Jak mówię, przy talk show'u były programy, gdzie oglądało nas 4-5 milionów ludzi. Naprawdę większość tych, którzy siedzieli przy telewizji. Chyba już nie ma takich liczb w dzisiejszych czasach nie ma, w telewizji. Nie ma. A to, że ja nigdy w żadnej redakcji nie poczułem, bo też w toku, z którego mnie wywalono, żadnych uwag nie miałem przez tych 9 lat. Czasami, że może jakiś seksistowski żart, albo jeden z moich gości przeklinał. I to był dla nich problem, ale głównie z powodu potencjalnej kary od Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Więc ja nawet w toku żadnych uwag nie słyszałem i to było przez całe moje zawodowe życie. Więc ja nie mam potrzeby tworzenia swojego kanału, w którym będę wreszcie mógł mówić prawdę, bo do tej pory to musiałem ulegać albo jakimś naciskom, albo autocenzurze. Nie, nigdy nie ulegałem autocenzurze, ani żadnej cenzurze. Nie, ale być kompletnie swobodnym. Nie ale ja jestem kompletnie, ja nie konsultuję z nikim niczego. Mhm. Naprawdę, i to tak już od, no w Gazecie Wyborczej, to nie tyle konsultowałem, co miałem redaktorów. Na szczęście bardzo mądrych, sporo się od nich nauczyłem. Ale to jest, tam też była merytoryczna dyskusja, a nie tego nie wolno ci zrobić. Nie usłyszałem nigdy tego nie wolno ci zrobić. Ile jest pan w stanie zrobić dla dobrego materiału dziennikarskiego? Jeszcze raz niech pani to pyta. Ile jest pan w stanie zrobić dla dobrego materiału dziennikarskiego, reporterskiego? Był pan w stanie zrobić, zatracić się, stracić jakieś poczucie? Mam tutaj na myśli takie reportaże, jak reportaż na przykład na Dworcu Centralnym. To nie było dla mnie jakieś specjalne wyrzeczenie, bo ja mam taką koncepcję, że w razie czego to mogę być kloszardem. To się też bierze z tego, że jak byłem na studiach w Poznaniu, to przez jeden rok w nocy rysowałem na dworcu głównym w Poznaniu. Za namową zresztą mojego profesora rysunku. I wtedy przyzwyczaiłem się do smrodu ludzi bezdomnych, bo tylko koło nich było wolne miejsce. Więc tam siadałem i rysowałem. Więc potem jak już ten reportaż wcieleniowy na Dworcu Centralnym, wtedy jeszcze gęba moja nie była znana, więc mogłem takie rzeczy robić. Ale przeżył pan 3 miesiące na Dworcu Centralnym właśnie, tak? Tak, tak. W Warszawie. Tak, ale też potem robiłem reportaż z góry śmieci w Baniosze. Bo tam była taka grupa, która tam mieszkała po prostu. Mieli wydrążone nory u podnóża wielkiej góry śmieci. I tam mieszkali i przebierali te śmieci razem z oszalałymi rybitwami, które krążyły nad... Więc no, reporter powinien być gotowy na takie rzeczy. No ale z drugiej strony, żeby zdobyć na początku lat 90. pewien materiał, musiałem pójść z kimś do łóżka. No, poszedłem. Jak zajmowałem się Stanem Tymińskim, no to zaryzykowałem i przedostałem się nielegalnie na pierwszy zjazd Partii X, z którego zostałem po prostu wyrzucony. Ale wyrzucony tak, że tłum niósł mnie na rękach i wyrzucił mnie na ulicę. Więc takie rzeczy się zdarzają. Czy jak kiedyś... był taki spór głośny o krzyże w Auschwitz i tam się zamieszał taki antysemita, prawnik, dawniej morderca, jeden z braci Janoszów. To pojechałem do niego do kancelarii. Kancelaria była na drugim piętrze, tak. I on kazał mi z takich prostych schodów zrzucić swoim ochroniarzom. No zrzucili mnie, no. Więc przynajmniej byłem gotów dużo zrobić. Jest pan gotów na wiele. A te 3 miesiące na Dworcu Centralnym, jaka to była pora roku? To było, bo ja udawałem studenta, który nie dostał się na studia do akademii i boi się wrócić do domu, żeby rodzicom o tym powiedzieć. Taką miałem tam legendę. I woli zostać bezdomnym. Tak, tak. Więc to musiało być jakieś... Egzaminy są wiosną, taką późną. To musiał być jakiś maj, czerwiec. Ja zresztą dzięki temu, taki był pomysł, ja im rysowałem portrety. Bezdomnym.
Bezdomnym, tak. Moim kolegą wtedy, koleżanką, które potem były częściowo ilustracją tego reportażu. No właśnie, a kogo pan tam poznał na tym dworcu centralnym? To było 30 lat temu. Nie pamięta pan? Nie. Czyli kontaktu też pan już nie utrzymuje? Nie, nie. Z tymi jestem osobami? Introwertykiem dosyć skrajnym, więc naprawdę. A poza tym ja poznałem zbyt dużo ludzi w swoim życiu. O kilka tysięcy za dużo. Ale na własne życzenie. Tak, tak, tak. A i gdzieś mi ten system operacyjny już wysiada. Bardzo często gdy miałem kogoś na ulicy, ten, kto mówi, o cześć, cześć, co tam? Nie jestem w stanie sobie przypomnieć i czekam na pierwsze słowa, które mi jakoś umiejscowią tą osobę. Na timeline życiowym. Najczęściej się udaje. Po prostu, wie pani, no to jest trochę tak, że nasze życia są nieludzkie. Bo jeszcze 150 lat temu, ludzie tacy jak my, nieurodzeni szlachetni, bo ja nie jestem urodzony szlachetnie, nie wiem jak pani, nie. Poznalibyśmy w swoim życiu 100 osób. Nie wiem. Przez całe życie. Przez całe życie. Tak. A teraz musieliśmy poznać parę tysięcy, albo parę dziesiąt tysięcy. Myślę, że to coś z nami robi. I ten, oczywiście to... W związku z tym człowiek ewoluuje też, ale jak się zobaczy taką skalę zmiany, począwszy od tego, ile osób w życiu poznamy, na tym po to, co jemy, że ja myślę, że to też nie jest bezkarne, na przykład, że my sobie zimą jemy nowalinki, szczypiorek. Kompletnie zmieniliśmy sposób odżywiania się. W związku z tym nie ma tego, bo kiedyś to było, natura wyznaczała, co jemy, co akurat jest. Co akurat było koło nas. Albo co udało się na zimę zakopcować, czyli przechowywać w ziemi lub w przetworach. A teraz na okrągło jest wiosna i lato w sklepach. Wiosna i lato, wiosna, lato, wiosna, lato. Bez przerwy. I to też moim zdaniem zmieni naszą biologię. Ale pan nie ma w sobie zgody na to, że są takie zmiany? Nie, tylko to obserwuję. Czy pan się cieszy z tego? Ja to obserwuję. Bo to jest w jakiś sposób przydatne, korzystne dla nas, to, że możemy te nowalinki zimą na przykład jeść. To się okaże za jakieś 100 lat. Bo stosunkowo od niedawna mamy taką możliwość. Może z 60 lat. Ja jeszcze wrócę do tego dworca centralnego, bo on mnie bardzo interesuje. To jest tak, że pan... słabość do włóczęgów i bezdomnych? Myślę, że to jest takie bardzo ekstremalne przeżycie, nie, na które nie. Ja bym nie była gotowa, pomimo zawodu dziennikarskiego. I dlatego interesują mnie pobudki, jak ktoś może takie coś wytrzymać i spędzić te 3 miesiące. Czy to było tak, że faktycznie 3 miesiące pan żył nie, i spał, było... czy pan wracał do mieszkania? Nie wracałem z nimi tam. Piłem te wynalazki. A oni nie złapali się na tym, że to jest reportaż? Nie, bo ja nie nagrywałem. Chodziłem tam z nimi gdzieś, piłem z nimi. Mieszkałem w tych, tam są takie podziemiach, w którymi pociągi dojeżdżają do dworca centralnego. Są takie jamy, oni tam sobie mieszkają w tych jamach. Bo nie, przecież nie tylko na dworcu śpią. Więc prowadziłem takie rzeczy jak oni. Byłem chyba w redakcji raz czy dwa, ale to wszystko. I tyle, no. Normalna praca. Czego się pan dowiedział o tych ludziach, o tym życiu? Niczego, czego bym nie wiedział. A to dlatego, że zrobił pan dobry research do tego reportażu? Przygotował nie. się? No, historie ludzkich nieszczęść są dosyć powtarzalne. Tam nie było miliarderów, którzy stracili majątek i dlatego mieszkają na dworcu. No. To byli zwykli cierpiący, nieszczęśni ludzie, których albo życie tak się poukładało, że nie widzieli innego wyjścia, albo niektórzy byli tam z wyboru, bo chcieli takie życie, pozbawione na przykład odpowiedzialności. Bo nie jest się za nic odpowiedzialnym. Może za to tylko, żeby mieć gdzieś spać i coś zjeść, czyli wyżebrać albo ukraść. Więc to nie było poznawcze Oxford. A poza tym, ja nie jestem, to jest z małego miasteczka, z Żnina pochodzę. I
tak naprawdę ja się w tym żninie już stworzyłem. Te wszystkie rzeczy, które potem widziałem w dalszej części mojego życia, już widziałem je tam. Więc ani mnie, nie, zawsze rozbrajają mnie dziennikarze i dziennikarki, które mówią, że one są takie, oni są tacy, ciekawość ich pcha. Jaka ciekawość? Do dziennikarstwa? Tak, że są ciągle ciekawi, ciągle ciekawi. A nie trzeba być właśnie ciekawskim człowiekiem? Ja nigdy nie byłem ciekawy. Ja zawsze wiedziałem, co tam jest po drugiej stronie. Dobrze, no to po co pan uprawia taki zawód? Opisuję to po prostu. No ale w jaki sposób pana to ciekawi? No, Czyli pan to wie, ale przekazuje informacje do innych. No na tym polega praca dziennikarska. A poza tym ja też w specyficzny sposób prowadziłem swoje wywiady polityczne. I akurat tutaj byłem zaskakiwany. Oczywiście. Też myślę, że wydaje mi się, że byłem też jedną z tych osób, też torańska Teresa była taka, którzy wywiad z wywiadu zrobili jakiś rodzaj jednak prawdziwego gatunku dziennikarskiego. Bo wcześniej, jeszcze w latach 90. wywiady były takie koturnowe. Pytania były odczytywane. A i Torańska i ja wprowadziliśmy taki sposób bezpośredniej rozmowy. Nie fraternizowania się, ale zadawania pytań wprost. Przez co też trochę, jako że robiliśmy tych wywiadów najwięcej pisanych, to trochę wpłynęło na resztę, na w ogóle na postrzeganie wywiadu i robienie tych wywiadów przez dziennikarzy. One zaczęły być nie tak koturnowe, bardziej bezpośrednie. Dziennikarze zaczęli sobie pozwalać w tych wywiadach też na krytykowanie. Nie tylko podstawianie mikrofonu i zadawanie napisanych pytań, ale też dyskutowanie ze swoim bohaterem. Od razu przychodzi mi tutaj na myśl Kuba Wojewódzki. Tak bardzo krytykowany przez wiele wywiadów przez pana. No, Kuba nie jest ciekawy swojego rozmówcy w ogóle. No, taką ma naturę. Powtarza, że uprawia zawód właśnie z tego, że jest ciekawski. Nie, to nie jest prawda. Czyli kreowanie siebie. Kuba ma swoją widownię, ma swój specyficzny lechot swojej widowni. No jeżeli przyjąć, że miarą sukcesu jest długość trwania z tym sukcesem, to Kuba wygrywa, bo ja nie mam już programu. Pan nie czuje, że wpłynął na niego, czy pan czuje, że wpłynął na Kubę Wojewódzkiego, że uspokoił się w ostatnich latach i spoważniał? Bo spoważniał. To wiek chyba jest. Nie, ja byłem u niego w pierwszym programie. Historycznie pierwszy. Kilka razy był pan u niego gościem i za każdym razem krytykował go pan bardzo za sposób prowadzenia rozmowy, aż do ostatniego wywiadu sprzed miesiąca w podcaście Wojewódzki Kędzierski. Tam już tych uwag nie było. No nie, bo uznałem, że nie po to tu przyszedłem. Chociaż kusiło mnie parę razy, bo Kuba oczywiście nie byłby sobą, gdyby nie, przynajmniej nie imitował złośliwości. A już nie chciało mi się z nim ścigać na to, bo to jest dosyć jałowe. Tylko Kuba być może też już rozumie, że za chwilę ten rodzaj ekspresji będzie trochę groteskowy w związku z tym, ile ma lat. I jestem ciekaw, co się wtedy zmieni. Znaczy, uważa pan, że da radę oglądać odcinki Kuby Wojewódzkiego sprzed lat? Ja nie oglądam. Nigdy nie oglądałem programu. A ja oglądałam, żeby przygotować się też do rozmowy i przyznam szczerze, że było dosyć ciężko. Bo? Bo właśnie ta groteska była na pierwszym miejscu, ale ona była już tak bardzo groteskowa, że to była groteska do potęgi, no, entej. Także te uwagi były na miejscu, ale uważam, że trochę się uspokoił właśnie pod pana wpływem. Może. Ja się nie koleguję z Kubą, więc nie wiem, czy tak było istocie, czy nie. Z nikim się zresztą nie koleguję. Jest pan próżny? Nie. A uważa pan, że ważne jest to, aby w życiu posiadać swojego mistrza?
Mistrza nie, ale dobrze jest mieć nauczyciela. A pan takiego miał? Tak, miałem takiego. To nie był nikt z rodziców? Nie. Ja miałem dwa takie magiczne momenty w dzieciństwie. Jeden to był taki, jak miałem chyba 5 lat. Mama wzięła mnie za rękę, zaprowadziła do miejskiej biblioteki, założyła mi kartę biblioteczną, powiedziała, że odtąd będę przychodził i sam sobie wypuszczał książki. I w ten sposób moja mama uratowała mi życie. I drugi taki moment, jak chyba w wieku 8 lat zacząłem chodzić na lekcję rysunku do Tadeusza Machowskiego, malarza. Bardzo dobrego malarza. Który wylądował w tym Żninie, bo tu narozrabiał w Warszawie. Co narozrabiał? Na jakiejś... Nie można powiedzieć. Można. Na jakiś, bo on miał pracownię rysunku na Akademii. Już po studiach był i tak. Mhm. I na jakiejś... Tak przynajmniej im to opowiadam. Na jakiejś imprezie takiej jubileuszowo-partyjnej. To były lata... Końcówka lat 50. Tam wznosili jakieś toasty za ludową ojczyznę i tak dalej. I on upił się, wstał, znaczy wszedł na stół i nasikał do kieliszka rektora. No i w związku z tym wyleciał z akademii i wylądował w swoim rodzinnym, niemal rodzinnym Żninie. I ja trafiłem do niego na lekcję rysunku i to było magiczne miejsce dla takiego dzieciaka jak ja, w którym, wie pani, jak się maluje, to sztaluga stoi w jednym miejscu, to ze skówki pętla zawsze zlatuje kropla medium, którego się używa do rozpuszczania farb. I z tych kropel w jego pracowni takie stalaktyty były. Mhm. Czas tam się materializował. On zbudował sobie też taką kolejkę 5 na 5 metrów, która mijała wzgórza, jakieś domki. Cała pracownia była wytapetowana cytatami z różnych mądrych osób. Nie potrafił mnie tylko zarazić miłością do opery, bo on był wielkim miłośnikiem opery i koniecznie mi puszczał te różne kawałki, ale mi to jakoś nie siadało. A o fizyce mi opowiadał. Generalnie był takim nauczycielem trochę jak w średniowieczu, czyli zanim pozwolił mi cokolwiek malować, to mogłem tylko rysować. Czarno-biało, z kolorem. Był bardzo surowy. Często mi kopał w tyłek fizycznie po prostu, że co to jest, co ja tu mu przyniosłem do pokazywania. Ale wtedy traktował pan go jak swojego właśnie mistrza, tak? Nauczyciela, on był nauczycielem. I uczył mnie malować. Uczył mnie robić samemu farby. To jak tak w średniowieczu. Jak gruntować płótna. Czyli też dużo rzemiosła mnie nauczył. Ale cały czas miał problem z tym, że cały czas mu się nie podobał, nie był zadowolony z moich postępów. I co ciekawe, dopiero jak ja trafiłem do więzienia, jak miałem 19 lat, był stan wojenny, i jak wróciłem z tego więzienia... Za działalność opozycyjną. Tak, tak. Wróciłem z tego więzienia, w którym nie malowałem. I zacząłem rysować. To on wtedy po raz pierwszy zaakceptował to, co narysowałem. Bo rzeczywiście zacząłem inaczej rysować. Jego zresztą bardzo lubiłem, bo już wtedy ze studiów rzadko przyjeżdżałem. Ja studiowałem w Poznaniu malarstwo. Rzadko przyjeżdżałem do Żynia, ale na przykład to trochę było tak, że ja tam z nim dyskutowałem o Matisie na przykład. Zgadzaliśmy się lub nie. I przyjeżdżałem do niego po pół roku. Wchodzę, a on mówi... Zaczynał od tamtego zdania, z którym się rozstaliśmy i mówi, że on tu przemyślał sprawę. Być może to jest jednak tak. To... A on nauczył pana jakichś takich prawd życiowych, przez które... Nie, życiowych nie. Z którymi poszedł pan dalej? Nie, on się w takie rzeczy nie bawił. Jego interesowała sztuka tylko. Był alkoholikiem, takim nawet skrajnym, zresztą na to umarł. Więc ja nawet nie szukałem w nim jakichś takich... porad życiowych. To z czego pan wyniósł właśnie takie przekonania, które no, zresztą do dzisiaj są aktualne cały czas, bo mówi pan, że się ukształtował dosyć wcześnie. No właśnie ta karta biblioteczna w wieku 5 lat. Czyli czytanie cały czas. Ja bardzo dużo czytałem. Już wtedy się pan przygotowywał do prowadzenia wywiadów później. Nie. Chciałem wiedzieć. Na pewno po części. Chciałem wiedzieć. I
Dlatego mówię, że moja mama uratowała mi tym życie. Bo też... A dlaczego uratowała? Co by się stało, gdyby tego nie było? Wszyscy moi koledzy z podstawówki, a wcześniej z ulicy, marnie kończyli. Potem się dowiadywałem, że albo więzienie. To nie była dobra dzielnica. Mhm. Afryka. Afryka, tak. Brzninie. Mój dom też był pełen patologii. Jak większość domów w okolicy. I emocjonalnej czy fizycznej? Co pani chce, wszystko było. Ja też na przykład nigdy w podstawówce, a potem też w szkole średniej, nie zaprosiłem nikogo do domu z moich kolegów i koleżanek, bo nie wiedziałem, co oni tam zastaną. Mhm. Jaką jatkę lub coś tam innego. Ale wrócę do tych książek. Ja zacząłem uciekać w książki i musiałem równocześnie ukrywać przed moimi kolegami, że czytam książki. Bo to byłoby dla nich... Tymi, którzy oddawali się procederowi... Wtedy byli po prostu zwykłymi chuliganami albo tylko chuliganili. Ale z nikim innym się pan nie kolegował? Nie było jakiejś alternatywy? Nie, nie było żadnej alternatywy. Jakichś kujonów? Nie. Potem już w liceum, to już znalazłem partnerów. Razem tworzyliśmy muzykę, kabarety. No, liceum zawsze robi jakiś przesiew, prawda? W ludziach. Tak. U mnie podobnie. Więc ja potem uznałem, że przesadzam z tymi książkami, bo głowę miałem cały czas w nich. To oczywiście było też ucieczkowe, żeby nie... Aspekt eskapistyczny, tak? Tak. Uciekanie w wyobraźni. Z tej patologii też na chwilę wyskoczyć, to... To co pan sobie wtedy wyobrażał? Nie, ja czytałem i byłem tam. A nie wyobrażał sobie pan na przykład siebie, jak będzie wyglądała pana przyszłość, kiedy już na przykład pan ucieknie? Nie. Drżnina? Nie. Po prostu uciekałem, byłem w tych światach, o których czytałem. Dlatego ja mam taką teorię, ja się w to zagłębiłem bardzo, też dużo o historii czytałem, o Grecji, o okresie napoleońskim, o średniowieczu. I mam taką teorię, że człowiek ma trzy różne wieki. Jeden ma ten wynikający z daty urodzenia, drugi ma ten biologiczny i ma jeszcze trzeci wiek. I on nie dotyczy wszystkich, ale tych, którzy w młodości lub wtedy w takim młodym wieku penetrują jakieś światy tak na tyle gwałtownie i głęboko, że właściwie się tam czują. Jak ja czułem się, jakbym był w starożytnej Grecji. Głównie no, w Grecji, w Atenach. Czy w okresie napoleońskim. I że człowiek nabiera też tego trzeciego wieku, którego polega na tym, że mój mózg w jakimś sensie ma też 4000 lat, czy tam 5000 lat, a mózg? Stara dusza, oprócz tego. Nie, to są takie stara dusza, to nie, są bzdety. Frazesy. Frazesy, tak. I no, to wynika, to moje przekonanie wynika właśnie z tego, że ja tak w tych książkach po prostu skoczyłem w nie, wpływałem. Przestałem je czytać, jak miałem jakieś 24 lata. Przestałem czytać książki. Może pan wszystko przeczytał po prostu. Nie, uznałem, że jeżeli chcę, żeby naprawdę coś się w moim życiu działo, to muszę odstawić książki, bo one mnie pochłaniają i nie żyję własnym życiem. W życiu nic się nie dzieje. Nie żyję własnym życiem, tylko żyję życiem tych, o których czytam. I tak już sobie teraz żyję. Pytałam o tego mistrza, dlatego że robiąc też research wśród ludzi, przygotowując się do wywiadu, wiem, że dla wielu był pan takim mistrzem. I na przykład w redakcji Wprostu ludzie milkli w windzie, jadąc z panem, bo wstydzili się, że puszczą jakąś gafę. Naprawdę? Do tego stopnia. Ja jestem tego nieświadom w ogóle. Takich, może pan takich... nie widział po prostu. To dziwne. Nie, przecież nigdy... Nie. Nie czuł pan tego nigdy? Że stanowi jakiś autorytet dla innych? Nie. Ja zresztą zawsze się, jak się byłem w jakimś wśród ludzi, to zawsze to było takie swobodne i wolnościowe. Nigdy nie pracowałem albo z ludźmi, z którymi musiałbym być na pani. Począwszy od Gazety Wyborczej, gdzie wszyscy byli na ty i nadal są.
Więc to nie jest miejsce do takiego budowania hierarchii jakiejś. Ja nigdy w takich miejscach nie pracowałem. Nigdy też, nawet jak byłem szefem, czyli jak byłem szefem przekroju, nie uważałem, że mam prawo na kogoś krzyknąć, albo... Ja też nie przeklinam w ogóle w życiu prywatnym, więc też nie przeklinałem. Czyli te afery, które wyszły z różnymi dziennikarzami, których nazwisk nie będziemy wymieniać, odnośnie złego traktowania swoich zespołów i tak dalej, to pana nie dotyczyło? Nie, nie. W żadnym wypadku. Tym bardziej, że to, jak mówiłem, to byli wybitni ludzie. Nie mógłbym sobie wobec nich pozwolić. Zresztą nigdy mi to nie przyszło do głowy, że mógłbym tak działać. No. Wierzy pan w młodych? Podoba się panu coś, co robią w tej chwili młodzi ludzie? Mówię o 20-30 plus. Słucha pan może Taco Hemingwaya albo Maty? Tak, Maty słucham, Taco Hemingwaya też. Ale słucha i lubi, czy słucha dlatego, że nie, podoba się panu, co nie, on słucham, robi? Słucham, bo chcę wiedzieć. Mhm. Słucham, bo chcę wiedzieć. I co on myśli, co pan myśli o takim kierunku? No akurat Taco jest moim zdaniem... Dobrze się rozwija. O Macie nie można tego powiedzieć, bo Mata głównie chce się wywindować na jakąś pozycję, którą nazwałby sukcesem. Chce być prezydentem. No tak, tak. To on to ogłosił po to, żeby być głośnym, a nie po to, że chce być prezydentem. Ale rozmawiał pan z nim, że nie chce? Może faktycznie chce, jest dosyć... Zdecydowany w swoich działaniach. Nie wierzę, o. Mhm. Po prostu mu nie wierzę. Dla mnie jest niewiarygodny w tej sprawie. Mhm. Natomiast ja też słucham muzyki, piosenek tych młodych, głównie dziewczyn, bo głównie dziewczyny u nas śpiewają. I ja tu popieram Jana Peszka, który w swojej książce z córką, z Marcią Peszek, powiedział, że o większości tych piosenkarek jest to głupie cipy, które śpiewają o niczym. Mhm. Bo trochę tak jest. Tu jestem zawiedziony tym młodym pokoleniem. Ja nie mówię, że od razu powinien powstać kabaret starszych panów, no bo to nie te czasy. Ale poziom refleksji, autorefleksji jest bardzo niski. I jeszcze... To dlatego właśnie w audycji o mafii polskiej tłumaczył pan słowa cinkciarz i SB? Obawiając się, że mogą zostać niezrozumiane przez młodych? Trzeba to robić. Już Mariusz Szczygieł to wiele lat temu powiedział, że on ma teraz trudność w pisaniu, bo wie, że musi tym swoim nowym czytelnikom wyjaśniać niektóre słowa, bo oni ich nie znają. Po prostu. Sądzi pan, że cinkciarza i SB nie zna? Tak, na młodzie? Pewno. Jest taka grupa. Natomiast, wie pani, tych młodych 20-30-latków okalecza to, co dzisiaj wokół nich jest. Czyli po pierwsze kultura oburzenia, że ich rówieśnicy reagują oburzeniem. To jest ich główna emocja. A to okalecza, bo eliminuje naturalność. I druga rzecz, druga choroba, która ich toczy, ale też trochę starszych, o której Olga Tokarczuk też mówiła. To jest choroba dosłowności. Że zaczyna się traktować wszystko literalnie. Co powoduje, że znika metafora, ironia, autoironia. Nie można tego uprawiać, jak się żyje w świecie dyktatury dosłowności. A taka dyktatura też jest. A oni z kolei, ci młodzi, oni już innego świata nie znają. I będą musieli opowiadać o sobie bez tych metafor, bez ironii. W ogóle nie będą tego umieli. Dzisiaj, kiedy ktoś starszy od nich używa metafory albo ironii, to oni reagują oburzeniem. Co jest absurdalne zupełnie, bo nie wiedzą, co tak naprawdę usłyszeli. I w tym sensie to pokolenie 20 i 30-latków będzie okaleczone. Czyli cieszy się pan, że nie wychowywał się w tym pokoleniu? Woli pan swoje? Ja po prostu wychowywałem się w swoim pokoleniu. I nie ma się z czego cieszyć albo nie cieszyć. No. Jeszcze pan kogoś słucha poza Taką i Matą? No nie podoba się panu to, że oni aktywizują jednak politycznie młodych ludzi? No tak, tylko co z tej aktywizacji ma wynikać?
Chociażby to, po której stronie stać, albo brać udział w wyborach. To już jest zawsze coś. To raczej chodzi o to, żeby ich namówić na to, żeby stanęli i się rozejrzeli wokół siebie. Że wiedzy o polityce nie ma na Facebooku. Nie ma na Instagramie. Trochę jest, jeżeli polajkujemy periodyki różne. Coś można liznąć. Znaczy, oczywiście prenumeraty normalnych mediów, tak. No. Dzisiaj właśnie tylko jedna gazeta wyborcza, jeśli chodzi o prasę drukowaną i Polityka też. Trochę tylko Newsweek. To są takie media, którym ja ufam, no po prostu. I gdyby tako, czy Mata jakimś cudem spowodował, że przynajmniej promil tych, którzy go słuchają, sięgnęliby po te media, po te jedyne prawdziwe media, które jeszcze są, to byłbym bardzo zadowolony, ale nie wiem, czy to będzie taki efekt. Sprawdzał pan kiedyś swój iloraz inteligencji? W jakimś programie telewizyjnym, w TVN-ie. Brał pan udział? Brałem udział tak... I co wyszło? Wygrałem program, a nie wiem, ile miałem punktów. Czyli najwięcej, czy na czym polegała wygrana? No tak, ale nie podano, kto ile dostał punktów, chyba z takich powodów, że się tak wyrażę... Grzecznościowo, godnościowych, żeby kogoś tam pewnie nie urazić. A pan jako wygrany za kulisami się nie dowiedział? Nie byłem zainteresowany tą wiedzą. A jest pan pewny siebie? Tak. A na czym buduje pan pewność? Bo pewność, męskość, bo... Pan jest takim swego rodzaju abnegatem. Nie zwraca pan uwagi na pieniądze, sprawy takie doczesne, materialne. Wielu mężczyzn buduje swoją siłę wokół tego. Samochód, stanowisko, władza, pieniądze. No wie pani, wiele jak nie większość. Ja należę do tej... przyznaję... Ja wiem książki. Przyznaję, że mało licznej grupy mężczyzn, którzy nie muszą mieć sportowego, luksusowego samochodu, żeby fajne dziewczyny bystre się z nimi umawiały. Więc niepotrzebny mi jest ten zewnętrzny blichtr. A czyli tak pan na to patrzy przez pryzmat dziewczyn? Ja pytałam tak w ogóle dla siebie. Pewnym siebie dla siebie, muszę powiedzieć. Ja wie pani co, nie bardzo potrafię mówić o byciu pewnym siebie, bo ja się nigdy nie starałem być pewny siebie. Po prostu byłem zawsze taki, jaki jestem. Nigdy też nie uważałem, że muszę kogoś na coś zasłużyć, albo kogoś do siebie przekonać. Nigdy tego nie miałem. Nie szukał pan akceptacji gdzieś dalej wśród ludzi. Albo ktoś mnie akceptował moją pracę, albo nie. To zawsze były takie... Ja nawet jako naczelny przekroju nie miałem umowy o pracę, tylko byłem umówiony ze swoim wydawcą, że ja wystawiam raz w miesiącu fakturę, on mi ją płaci. W następnym miesiącu albo on, albo ja możemy sobie powiedzieć pa, to coś. Więc taka tymczasowość zawsze mi towarzyszyła w pracy. I to też powoduje, że być może to, że nie mam takiego poczucia właśnie, że muszę przekonać do siebie. Albo przekonuję, albo nie przekonuję i tyle. No. Nie czuję, no mercy, nie czuje pan smutku, że kogoś nie przekonał na przykład do siebie? Nie, nie. A ma pan jakieś nieśmiałości? Czuje się pan spieszony na przykład, kiedy dotknie się jakichś tematów? Nie. W ogóle? W ogóle. No ja już w tym podcaście Kuby też mówiłem o tych moich ograniczeniach genetycznych, że nie mam poczucia żalu w ogóle, nigdy do nikogo nie miałem... Nie mam poczucia, nie czuję poczucia wdzięczności. To wiem. A wzruszenia? Czasem na filmach się wzruszam. Ale w życiu osobistym nie. A na jakim filmie na przykład się pan wzruszył? Takim moim ulubionym filmem do wzruszeń jest Giuseppe Tornatore 1900 Człowiek Legenda. Nie oglądałam. I która to była scena? Tam cały film jest dosyć wzruszający, ale niech pani to obejrzy. Taki film w starym stylu. On wywołuje we mnie łzy w takich szczególnych momentach. No, w życiu osobistym się nie wzruszam.
Czyli powiedziałby pan sobie powiedziałby pan o sobie stoik. Tak, stoikiem jestem na pewno. Ani wysokie tony, ani niskie tony. Tak. A czy w taki sposób można przeżyć fajnie życie? Smakując wszystkiego? Tak, ja uważam, że dobrze przeżywam życie. Oczywiście na miarę swoich możliwości. A też ja nie potrafię odczuwać radości. No, takiej nieokiełznanej? Tak. Nie potrafię, mam to odcięte. Ale też z drugiej strony nie potrafię przeżywać rozpaczy. Mhm. Też mam to odcięte. To jest pewnie związane z dzieciństwem, nieważne. I no cóż na to poradzę? Nie potrafię. Zadałam szereg pytań o emocje, o taką wewnętrzność, dlatego że kiedy oglądałam pana, to zawsze stawały mi przed oczami dwa takie obrazy. I poniekąd to może być uznane za komplement. Uwaga. Hannibal Lecter albo Mona Lisa. Czyli totalny spokój i wyluzowanie, połączone z lekko nonszalanckim, może taką małą nonszalancką pogardą, naprzemiennie z takim chirurgicznym, morderczym spojrzeniem I'm gonna kill you. Czy któraś z tych postaci się panu podoba? Połączenie mi się podoba. Czyli kobieta i mężczyzna. Ohydne monstrum, ale... Czuły barbarzyńca. Coś w tym stylu. Ja uważam, że ja mam taki wewnętrzny spokój. Nie popadam w gniew. W ogóle nie popadam w gniew. Nie potrafię się kłócić. Znaczy nie chcę się kłócić, bo nie widzę powodu do kłótni. Więc oczywiście w pracy, jak robiłem wywiady, czy jak robiłem programy telewizyjne, to trochę tak jest, że dziennikarz jest wtedy takim chirurgiem, który stoi naprzeciwko pacjenta i go wzrokiem rozcina już. Mhm. Zanim zrobi właściwą operację. No tylko chodzi o to, żeby to ten człowiek sam się rozciął. W pracy dziennikarza. Czy sam się odsłonił. Sprowokować go do tego. W jakiś sposób, albo na przykład spowodować pytaniem, czy ciszą na przykład, że on sam powie coś o sobie, czego dotąd nie wiedział. To było najlepsze w wywiadach. Bo bardzo często, jak się słucha, ja zawsze mówiłem młodszym dziennikarzom, że jak się robi wywiad, to trzeba słuchać swojego rozmówcę. Bo zawsze jest tak, że ono wypowiadając jakieś zdanie, jakieś słowo zaakcentuje. I trzeba się tego słowa chwycić, bo to znaczy, że tam coś jest pod tym. I jest szereg takich sposobów, które można wykorzystać w prowadzeniu wywiadów, które otwierają rozmówcę, na przykład cisza. Że nic nie powie. Prowokująca, że ktoś w końcu musi coś powiedzieć. I warto byłoby, żeby to był gość. Ale on się zacznie zastanawiać, o co chodzi. Czy ja wiem coś, co on nie chciałby, żeby padło publicznie i za chwilę będzie musiał się z tego spowiadać. Myśmy z Jackiem mieli taki, Jackiem Żakowskim w Tokrzaku, takie ulubione pytanie. Kiedy to się u pana zaczęło? I milczenie. Pamiętam Leszek Miller, jak był premierem i był nas w programie, to po pytaniu, kiedy to się u pana zaczęło, widziałem w jego oczach, że on gorączkowo przerzuca wszystkie złe rzeczy, czy tam takie niewygodne, o które może nam chodzić. I pytanie, co padnie. Tak. I to było bardzo fajne pytanie. Kiedyś to u pani zaczęło. Do wywiadów chciałabym jeszcze wrócić, ale chciałabym się cofnąć jeszcze nieco w czasie. No, kilkanaście lat temu mafia pruszkowska wydała na pana wyrok śmierci. Nie tyle mafia, co ktoś inny, a mafia miała je wykonać. Rękami mafii. Tak. I wtedy pan nie czuł silnych emocji? Nie. Zresztą czyli znowu był Konstans. Tak. To zresztą nie był pierwszy raz, kiedy ktoś wydawał na mnie wyrok śmierci. Ale stan zagrożenia był dosyć długo. Tak. Bo był dosyć długo. Sądząc po późniejszych procesach, miałem trochę szczęścia, bo ten zabójca, który miał mnie zabić w Krakowie, wszystko już było obmyślane i... Tak, podczas weekendu. Tak.
Niestety zabił jakiegoś wcześniej, chwilę wcześniej, jakiegoś wysoko postawionego prawnika, już nie pamiętam, czy sędziego, czy prokuratora. I się wzięli za tą sprawę i go złapali. Także on mnie już nie zdążył. Zresztą potem z więzienia dostałem od niego list. Jakąś łamaną polszczyznę, bo on był za wschodniej granicy. Żebym nie brał tego do siebie, no, nie traktował miło tego osobiście. Ale trzy fajki mógłbym mu przysłać, bo brakuje mu fajek generalnie. To było dosyć zabawne. Czy pan swojego niedoszłego oprawcę odwiedził w więzieniu? Bo wiem, że był taki plan. Nie. Nie widział się pan z nim? Nie, no dostał dożywocie za morderstwo, które wcześniej zrobił, więc jeszcze siedzi. Ja nie miałem potrzeby cowania, nie jestem papieżem, który sali akcją chciał. Ale widział się pan na widzeniu z Pershingiem. Tak. Po co pan tam poszedł? Ja się zajmowałem mafią trochę, więc po informacje. Zawsze jest handlowanie informacjami. Coś za coś. No. Ja mu coś mu powiem, on coś mi powie. I jak wrażenia? I zimne oczy. Nie było wątpliwości, czym się zajmuje. Zapytał pan go, kiedy się to u pana zaczęło? Nie, bo ja nie poszedłem robić z nim wywiad. Ja poszedłem po informacje, bo coś tam wiedziałem, a czegoś nie wiedziałem, ale nie pomógł mi. Szczególnie w latach 90., kiedy to był zupełnie inny kraj. Nawet trudno go sobie wyobrazić, jak się tego nie przeżyło. To pamiętam, że jak zajmowałem się tą korupcją w Policji Poznańskiej i byłem w Poznaniu z Maćkiem Gorzelińskim, to przez jakiś emisariuszy doszła do mnie informacja, że taki ukrywający się i przed policją, i przed mafią morderca zawodowym chce się spotkać, bo coś, jakieś informacje chce przekazać. I zadzwoniłem do gazety, no, że mam taką możliwość, co zrobić. Natychmiast mnie ściągnęli do redakcji. I pamiętam, Julę Grawicz, zastępca naczelnego, mówi: pamiętaj, to jest nieprzekraczalna granica. Nie rozmawiasz z mordercami, którzy nie zostali złapani. Nie, tego nigdy dziennikarz nie może zrobić. Bardzo się wtedy przestraszyli, że ja za głęboko tam w to wejdę. A dzisiaj pan się interesuje jeszcze mafią? Nie, ja już od lat się tym nie interesuję. Jeszcze przez chwilę potem byłem dziennikarzem śledczym, ale to jest trochę tak, że te dwa teksty były taką petardą, którą potem trudno byłoby powtórzyć. Więc zacząłem robić wywiady. Ale kontynuował pan jeszcze zainteresowanie, robiąc podcast Mafia po polsku. To jest wspomnieniowe. To akurat Agora mnie poprosiła, żebym wspomnieniowo jak gdyby porozmawiał o tym z Piotrem. A tam wątków współczesnych już nie było. A Piotr jest encyklopedią mafii polskiej lat 90. A co pan myśli teraz, kiedy widzi pan te wyrastające jak grzyby po deszczu filmy dotyczące gangsterów? Moda. Na kanwie właśnie lat 90., gdzie oni są pokazywani jako ci fajni, w zasadzie fajnie mieć takiego brata, kuzyna, który ściągnie kota z drzewa i można z nim się zabawić, a i sąsiada postrofuje, kiedy za głośno gra muzykę. Na szczęście to jest niedobre kino. W związku z tym nie odciśnie żadnego piętna. Rozumiem. Mam jeszcze takie pytanie na zakończenie. Jest pan znany z tego, że w dosyć ostry sposób prowadził pan wywiady. Ze swoimi rozmówcami, rozmówczyniami w dużej mierze. Dalej pan uważa, że z kobietami ciekawiej się rozmawia niż z mężczyznami? No ja w życiu codziennym rozmawiam tylko z kobietami. Tak, uważam, że tak. I uważam, że ja umiem rozmawiać z kobietami też dla celów dziennikarskich. Bo jestem wiarygodny w tej podstawowej sprawie, czyli w tym, że ja słucham. Problem kobiet polega na tym, że jak one mówią, to nikt ich nie słucha. I jeżeli czują we mnie słuchacza, to chętnie ze mną rozmawiają. Największe marzenie Piotra Najsztuba? Ja nie marzę, ja tylko fantazjuję.
Tego się trzymajmy. Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Moim gościem był Piotr Najsztub.